Siemano, z tej strony Sami Netflix. Siemka. I zaczynamy kolejny odcinek z The Crew. I dzisiaj będziemy lotnikami, będziemy samolotami latać. Więc tak. Zacznij tam jakiś wyścig. Ja mi zostało 15 minut grania. To jest prywatne lotnisko. Co? Mi zostało 15 minut grania. A dlaczego? Co? Dlaczego? Weź odpocząć. Bo widzowie nie zostawili subskrypcji na kanale. Aha, i ty ten. Każdy sub dodaje ci ileś godzin grania. Tak. Dobra, to zostawcie suba. Musicie zostawić. Oj, co to jest za miejsce? Nie wiem, to był cringe'owy, tak szczerze jak się nie, no trochę... nagle, nie wiem. Ej, ale stary, o, ja wiesz, że ja znajduję buga, kurwa, za każdym razem jak będę do tej gry, nie? To właśnie mój kask wystaje przez kokpit samolotu, niebieski element taki. Także jestem w to dobry, nie przejmuj się. A druga, w ogóle znalazłem to rozglądając się, patrzę, czemu my tutaj też jesteśmy w klasce z samolotami. No, dziwne. Ej, ale w ogóle, patrz, hełm zmieniłem. No, zmieniałeś, ta, ale nie było... To jest odcinek... To jest odcinek piąty albo szósty. No, no to po szóstym odcinku... Chyba szósty się. To jest. Dobra, co ja muszę zrobić? Co punkty! Aha, lotka szansa. Aha, czyli to jest... Ta, cały czas nie ma wyścigu, to jest zawsze to samo, myślałem, że to jest coś innego. Bo widzowie, my tylko samolotami graliśmy przynajmniej na odcinku, bo tak dużo tego samolotu dosyć często. To właśnie dzisiaj gramy samoloty, bo były tylko pierwsze tam wstępnie, jak przeszły w tej grze z samolotami i wtedy pomyślałem, że zagrać coś, ale widzę, że to polega znowu na tym samym, co było na tym wstępniaku, więc... No, trochę... Touch and go. No trochę tak. Myślę, że to jest jak z Monster Truckami, nie? Że to tam później będzie znowu. I dobra, aha, dotknij ziemi, od razu wystartuj, aha! Ja zrobię tylko taką falkę. O kurde, też. Dobra. No dobra, to tutaj powiedzmy, że jest jakiś teren dobry. Dobra, easy. Touch and go. I co to jest? Wykonaj jak najwięcej akurat 20 sekund? Mam 20 sekund? Why? Dlaczego tak mało? Czekaj, ale czemu? Przecież dotknąłem ziemi i co? Od razu musisz wystartować, instant. No, no zrobiłem tak, mi się uda. Wykonaj jak najwięcej akrobacji w 20 sekund? No. Właśnie teraz. Czas spada, nie wiem. Dać pionę w górę, świeca, okej. Okay. Jak długo? Wywala mi tę świecę. O! Bo nie lecę idealnie w górę po prostu. A skąd mam wiedzieć, czy lecę idealnie w górę, gro? Nie, chyba ta świeca. No ja wiem, ale... Znika mi to. Dobra, nie mam pojęcia, nie? Dobra, nie. To jest tak, że nie mogę tej świecy dokończyć, bo ona mi cały czas schodzi na bok, nie? O tym chodzi. Jak uzyskamy bekę. Nie, odwróconą pętlę nie mogę zrobić. Dobra, zrobię świecę. Odwrócona pętla to powinno być teoretycznie easy. Teoretycznie. Powinno się po prostu zrobić do przodu. Dobra. No, udało mi się. Ale nie mogę tego zrobić, bo mi coś... Ten... Jak to się nazywa? No, że za często shift trzymam, nie? A, no ja to robię bez nitro, w sumie się nie używam ani razu, w sumie się go... Tak się tym... Ja też w ogóle nitro nie używam, tylko prawym shiftem. Zobacz, zrobię beczkę. Dwie beczki. Zrobię sobie, nie wiem co to teraz znaczy. Ale trochę świecy, trochę nie wiem. Co to jest? Jeżeli tam to beczka, to co to jest? To jest pętla, dobra, okej. Okay. To jest kitu. Drukowanie, ostrze noża, dobra. Beczka sterowana, to easy raczej będzie. No właśnie. Aha, nie zaliczyło mi. Co? Dodało mi punkty, a nie zaliczyło mi beczki? Co się do misji? Ej, nie chcę mi coś do misji. Aha, bo ja muszę 3 zrobić. Okej, teraz plecowy lotko szansy. Ej, to jest ciężkie, bo teraz jest mało czasu. Nie ma w ogóle czasu. Ale zrobione. No ty zrobiłeś, mi się nie udało. A ile miałeś punktów? 1933. No ale to było ciężkie akurat zadanie. Bo to najgorsze są te moim zdaniem. O, powiedzmy się, rozpiąte łupy, jak coś się trzeba łapać. Ej, tak. Ten. Najgorsze moim zdaniem było te momenty, gdzie tam zrób najwięcej o progresji 20 sekund, no bo kurczę, nie wiem, nie tego. Ja bym się zapytał widzów, co dają złote śrubki tej grze. No pewnie, złote śrubki masz w kieszeni po prostu. Lepsze przyczepność, lepsze przyczepność w samochodzie. Nowe misje w kwaterze. Hell no. Ty poczekaj, bo... 132 nowych aktywności?! Jak urwało. No gdzieś...
Czekaj, bo ja mam i zdjęcie i skrytkę tutaj, wiesz. A, bo ja dostałem jelenia. Poziom legendy. I temu chyba tyle misji, czy co. Bo do wszystkich no, kategorii dostałem. No, dostałeś za legendę jest achievement. Tak. No dobra, to dostałeś legendę na pewno. I do tego dostałeś że misja. No 132. Co nice. Ja pierdolę. Co za fajny most. Nie wiem, bo ktoś się stary skrytka, jeszcze muszę znaleźć jelenia, więc... Nie chcesz być moim jeleniem? Nie wiem. To jest stary skrytka, nie? Ale nie mogę znaleźć, bardziej bym lał jelenia znaleźć. Tak szukanie samolotu, myślałem, że to będzie dobry pomysł z jednej strony, bo widzę dużo, ale... Ja pod misją stoję. Wiem, ale stary jelenia szukam. No, git. Oj, znalazłem jelenia, ale... O kurde, się odbiegł. Albo to był osioł, także też osy biegają. Tu gdzieś biegał. Łoś też jest. Chyba. A. Nie. Dobra, ten jeleń to mi gdzieś tam spierdolił, także... Weź! To było debil. To kurwa pomyślik! Kurde, a co tam w ogóle leciało? Nie wiem. No tak szczerze, nie chcę jakoś super obrażać, ale to było trochę chujo. No było. Ej, no nie... To chciałem to komuś odpisać i się okazało, dobra, to jest osioł, stary, ja cały czas osła goniłem, ja pierdolę! Ej, to nie ma jelenia w tym na terenie! No, nie znajdę niestety jelenia wtedy. Mam nadzieję, że to nie było jakieś słów na N w tej nucie, bo tak trochę się przestraszyłem. Macie na rainbole, to na coś randomy krzyczały o tym. Że? Wtedy to się nie stało. No te słowa jeszcze takie zakazane na YouTube. Nie no, dobra, weź odpal, bo tak szczerze. Znajdę tego, nie? No. A teraz się kurwa, jakbym zobaczył jelenia przez to, nie? Naprawdę. No kurde, ale czemu to sobie jest zadanie? I trzeba coś znaleźć, nie? Ale często tak daje z dupy, na przykład. Z tym, że jedzie, że może cyklem to z księżyca zrobić zdjęcie, nie? Świetle księżyca. No. Takie, kurde. I też one się randomowo w ogóle odpalają. No. Te misje. Prawda. Nie ma tego, że w jednym obszarze. Kurwa, gdzie to może się zrespić? To czasem jest przecież tak, że, nie wiem, ja miałem coś takiego, że miałem zrobić zdjęcie statule wolności, a ja byłem gdzieś na środku wody, nie? Kurwa. Zresztą jest powiedzmy wyłączyć tryb extreme. Pozwala na kręcenie. Nie wiem, co pozwala robić. Dobra, robię pętlę, bo przecież czas skończy, on dociera jakieś głupoty. Chyba nie zaliczymy tej pętli. A, trzeba dwie pętle takie. Serio? A mi zaliczył ani jednej. Nie, jedną, ale mi zaliczył trzeba z jebeczki. Kurde, no zalicz. Dobra, zaliczyło z jebeczki. Dobra. I świeca, 250 metrów, lol. Daleko. Dobra, no ale tu ciężko wbić te zadania. W sensie punkty. Freestyle teraz. Nie wiem. Co mogę na freestyle zrobić? Zrobić to, co w sumie robi się jak ci każą, w sensie trochę XD. To mi zdaniem cały czas powinien być freestyle z jakimiś jeszcze przeszkodami, bo lecisz coś, nie wiem, jakieś helikoptery wlatały coś. Dobra. Odwrócona pętla. Nurkowanie, nie, tutaj jestem za nisko bez gleby teraz. No właśnie, zabrakło mi, kurde, parę dziesięciu metrów. Muszę się zwiesić, znowu znurkować. Kurde, się mi zliczało, dobra. Ja to samo, kuźwa, zapominał litrze. Dobra, no wszystko jest zrobione, 1200, 1700 punktów. Teraz freestyle, no dobra, to ja robię te korkosionki, easy test. O kurde, się rozbijam, stary. Albo nie! Lód koszący o mały włos, ślizg, kurde, co ja dywałem. Łapka w górę, widzowie, łapka w górę. Yo, dobra, lód koszący, no dobra. To... Fajny lód koszący, jestem w środku góry i drzew, nie? Co mam tu zrobić? Przeleć pod mostem. Muszę
Tak, bo nie wiem, próbuję tutaj może zrobić ten lot kaszący. No i się rozbiłem. Jestem w tak, poleciałem sobie w taki teren, że nie ma szansy go zrobić, a brakuje mi dosłownie 5 punktów. A pozostało 30 sekund. Dobra, co do osiągnięcia, to los. A tak też można zbierać, tylko to chyba więcej daje. No nie wiem, próbuję znaleźć jakiś teren bez drzew chociaż, bo płaskiego tutaj terenu to nie ma, ale no chociaż bez drzew. I ten lot kosiący głupi zrobić. No nie, no, to jest ciężkie akurat, to jest chyba jedno z najcięższych, co robiliśmy. No, ciężko jest. Kurde, jak ja latam, stary. Ja pierdzielę, ja nie wierzę, że ja przeżywam, nie? Ej, realnie. Dobra, 2080. 80 punktów mi wystarczyło. A wtedy też jakoś tak ledwo, to 2000 przebite było. No. No, ale easy. Tylko co na poziomie trudniejszym by było. Ej, kurde, ja nie wiem, czym zaczęliśmy. Nie, dobra, wiem jak zaczęliśmy, okej, nieważne. Każdy jest wykonanie. Nie wierzę politykom. Wow! Dobry tekst. Słyszałeś kiedyś się Mount Rushmore na zachód od Chicago? Mount Rushmore. Ale chyba dużo hajsu z tego jest, czy nie? Ze zdjęć? A nie, z tego. Nie wiem, nie patrzałem w sumie. A dobra, bo to są to ikony i tam, które mi skoczyło. Ale to jest chyba najłatwiejsze zdjęcie, jakie miałem do zrobienia. Po prostu leć teraz. Miałem być tutaj i tyle. Też mam jakieś rogaty kumpel. Ale nie chcę mi zaliczyć. Jakieś bawo dziki wół. Ej, bo niby byłem, ale mi nie zalicza. Ty nie zaczynaj zawodów, bo nie wiem czemu. Muszę się nadawać. No kurwa. Nie wiem o co chodzi. Ej, bo kurde, niby pokazuje mi, że jestem w tym miejscu. Ale z drugiej strony nie zalicza mi zdjęcia jakieś chodzi. Odpali mi solo, nie? To nie wiem, możesz chyba przerwać coś. No się kurwa nie. Ej, ale nie rozumiem tego zdjęcia, stary. Czy chodzi o tą coś? A o to chodzi, dobra, już się domyślam. Bo jestem niby w tym miejscu, ale wiesz, na szara mi zaznacza, ale jak wchodzę w zdjęcia, już nie. Więc obstawiam, że chodzi o tą miejscówę. Bo to jest jedyne coś, co się oznacza w tym terenie, czyli twarz na skalę, więc... Czy miałem rację? No nie miałem racji, nie wiem o co chodzi. Tak, miałem rację, dobra, to weź to zrób zdjęcia i tyle. To mam to zdjęcie, ale teraz nie mam zawodów, nie? No. Niech przypał. Kurde no... O, wbiłem się od kogoś ryja. Się dobra twarzy. Ale... Nie wiem. Dobra. Ale dobra, no mam samolocik. Fuj, latam se. Mogę go lekko ulepszyć, chociaż nie wiem do końca po co. Po prostu. Siągi. Co to jest? Przepustnica. Ciekawe. Dobra, ja bym chciał takie coś najmniej... O, coś najmniej inwazyjnego, czyli coś takiego walnąć, bo to wtedy się ogarną tuningi. I będziesz mi wyświetlać. To jest najgorsze, jest jeden z dobra, nie najgorsze, ale najbardziej denerwujący mnie bug w tej grze. Że trzeba zaznaczyć jakieś... Trzeba najpierw dać jakiś tuning, żeby pokazywało te, ile ci daje na plus, nie? To na zielono. No. To jest akurat głupie. Mega to denerwuje. Ale mogę sobie fajnie ulepszyć go. Tutaj coś jest. Dobra, zrobiłem z niego 119. Ty, jest achievement, żeby... A dobra, chciałem powiedzieć, że zaraz będę miał maxa, bo tutaj myślałem, że 120, ale to jest 220, kurde. Bo jest achievement, żeby wymaksować sobie pojazd, weź? Ja? Tak no, totalnie, do co jednego punktu, nie, więc... Dobra, mamy teraz dużo lepszy samolocik. Mam... A nie, to nie to. Gdzieś paczka też sobie tam, też mógł ją odebrać, ale nie wiem, gdzie to było na mapie, gdzie my byliśmy ten pierwszy wyścig. Nie wiem, ale kurde. Gdzieś się mniej więcej tu było, ten pierwszy. Mam jeszcze minutę tego. To powodzenie wbić punkty w sumie. Mam 352 koła tylko zabrałem dzisiaj, wow, ale słabo. Gdzie by to było? Ja pierdolę, w banim się kręci. Jak to pokazuje zaliczone wyścigi? Jaki jest taki zielony ptaszek przy tym, czy coś? Właśnie nic nie powinno być.
Aha. Nie, zaliczone mi chodzi. Aha, bo to jest new, dobra, okej, okay, wiem co chodzi. No. A ja tylko... Żeby to chociaż wiedział, w której części mapy to było. To było fajne, ale nie wiem. Tutaj. Nie wiem, przejebałem to, kurwa, co za gówno. Jak się robi podróż? Wybierz, nie no, chcę podróż. Kurczę. Mogę serio tylko do takiej rzeczy podróż... Nie no, musi coś się... Ej, mam tylko opcję ustaw znacznik. Ej, przecież zawsze było tak, że klikasz jakąś miejscówę, jest opcja podróż. No. No ja nie mam. A chodzi ci misa? Nie, cokolwiek, na mapie w ogóle dało się kiedyś też tak po prostu przeteleportować. Nie wiem, stary, czy tak się dało, bo też znacznik czasem klikałem. No ja się do ciebie typałem zawsze. Nie wiem, odpalić mać, czy co robią? No możesz, jak mnie doda tam, to ja, no. Tylko pytanie, czy to ten doda. Kurde. Nie wiem, no, jesteśmy tutaj... w ekipie teraz, to luz, powinno dodać. O, dodaję. Dobra. To w ogóle już czwartek nie będzie, nie wiem, czy cały dzień, czy co. Oh. Można niby dwa filmy nagrać jutro albo dziś. W sensie nie mogę sobie sala nagrać, nie? Salam alejkum, moly. No. Ja nie wiem, jak tu ktoś zajebał 32 tysiące punktów. Pewnie wiesz, samolot to zrobi szybciej beczkę i wiesz, tyle mam szybciej. Zobaczymy teraz, bo ja trochę ulepszyłem. Ciekawe, czy będzie jakaś większa różnica w punktach między nami. Tutaj 5000, tyle jeszcze nie wbijałem. Pocisk powietrzny. No dobra, to tam... Czemu to nie działa? Aha, trzeba 500 metrów, no dobra. Tylko Q albo E trzymać, no to je, no ale akrobacje. Nie, tak się te akrobacje są takie... naprawdę, no... Nie ma czuć... takiej, nie wiem... adrenalin, o. Dopiero jak latam blisko ziemi, sam coś odpierdzielam. Tak szczerze, jest adrenalina w tym trybie. Bo na crossach jest ogromno, że się nie wypierdzielić albo coś. No. Tych pętli mnie chce zliczyć. What the fuck. O, zaliczyło, musiałem dwie pętle zrobić, a trzeba było tylko jedno chyba, z tego co mi się wydawa. Dobra, robię beczkę sterowaną plus, kurde, ślizg powietrzny, się też zalicza. Nie, chyba. No dobra, to on maki. No to robię świecę. Dobra. Ja się bawię już. No spoko. Ale akurat muszę zrobić świecę zadania, a ja robiłem, byłem akurat w trakcie XZ. To nieźle. No kurwa, no! Nie zaliczy mi pętli, nie? Odwróconej. Pewnie żeś był akurat w jakimś tam, nie wiem, coś tam kółe. No musisz tylko od początku do końca trzymać W i Shift, nie? No ja nie mogę, kurwa. Nie zalicza. No i wtedy wyskakuje błąd, że kurwa Shift za dużo klikam. Trzymając? Pierdolę. A, ty tego nie wyłączyłeś. Stary, każdy gracz to wyłącza. Ja sobie wsiadłem tą w opcję i tam wyłącz to. Tam widziałem poradnik, teraz tego nie pamiętam, tak dawno temu zrobiłem. Jeszcze to nie pamiętam, jak to zrobić. Ale to pewnie nie jest jakieś trudne. No nie, bo tam mi wtedy wyskakuje tak plus nie i nie wiem. No ja wiem, o co chodzi, to wyskakuje. Ja tu mam, jak ty, nie wiem, to też drugi czas się mi to denerwowało. I tak sobie myślałem, że tego nigdy nie będę wyłączał, ale stwierdziłem, że jednak to wyłączę i wyłączyłem faktycznie. Się denerwowało po prostu za mocno. Co ja kurwa ćwiczę? Nie wiem, mam nadzieję, że 250 metrów wystarczy. Dobra, ostrzonoża, dobra, to jest easy. Jakby to było między budynkami. No po prostu lecieć blokiem. On. Miałem tak. Nie no, widoki są fajne i fajnie to wygląda, nie? Ale no... Nie. Może lepiej by to wyglądało, jakby to widzieć, że ktoś to robi, a ty to oglądasz. To chyba z widowni chyba lepiej to wygląda, to jak właśnie. Gdzie jest jeszcze... Co ja sobie na zewce, no jest ten dym. Coś nie wiem. Nie, miałem cel osiągnięty akurat. Ale 15 sekund stało. I mam 2900 punktów, w ogóle mam dużo punktów w sumie. Jest więcej niż górkę, bo zawsze o 800 punktów zaliczałem w ogóle wyścigi, a teraz zaliczyłem coś więcej. No. 600 punktów więcej mam, więc nice. Ciekawe, czy to wszyscy nikt opowiedzą, w sensie przez to, no bo na przykład takie zadanie zrobić świecę,
No to ja mogę to zrobić szybciej, bo lecę szybciej do góry, nie? A to chodzi o odległość. No, no. Czekaj, jak zmienić dym koloru, kolor dymu. Well, what do you know? Folks in the freestyle world are talking about you. Honestly, I'd picked you as nothing but talk. No to dobra. Please to see no, słychać, nie? No wiem, kurwa, nie. Jak wcześniej, jak się mutowałeś ostatnio, tak wiesz, co jakiś tam czas, to nie słyszałem tego, tak szczerze mówiąc. Pewno. Ale... Wiesz co, jest pierdolnięty z tym mikrofonem? Od nowości tak było akurat, nie? Więc tak szczerze nie polecam tego, ale nie polecam, nie będę mówił, że jakie, nie wiem, bo potem będę miał problemy, więc nie chcę sobie robić problemów z jakimiś markami, ale no... jest pierdolnięty od nowości po prostu ten guzik do mutowania do mikrofonu, nie? Się klika, jest normalnie dźwięk, że się... Nawet pewnie widzowie to też mnie zawsze wkurza, że to jest słychać na odcinku w ogóle, ten klik, nie? On jest dosyć głośny, więc może zdenerwować nas widzów, nie? Moim zdaniem. Takie coś, no, niektórych... Jest, no. I kurde, jest klik, wszystko, ale on się nie mutuje, nie? Jakie kurwa, to jest pierdolone gówno. Ale dobra, nie wiem, gdzieś tu mam paczkę. Nie wiem, przyszłam. Mam sobie wstępuje do misiak, jest ta kurwa. Ale nie widzę tej paczki. A, widzę. Nie, kurwa, szukam se kojota, ale nie znajdę. Ja też miałem okazję do końca zdjęcia, stwierdziłem, że pierdolę. Wolę paczkę. Bo paczka daje te, nie? Tylko dobra, kurde, teraz wiesz co mnie denerwuje w tej paczce trochę? Nie, czekaj, bo to dobra, nie wziąłem. Że szukałem jej samolotem i teraz obstawiam, że zmieniłem się w Mazdę, żeby zabrać to z ziemi, nie? Ale obstawiam, że przez to, że... No tak. Przez to, że zabrałem to Mazdę, dostaję części do driftowozu. No i... Więc to jest słabe, nie? To powinno według mnie losować do wszystkich w ogóle możliwych pojazdów, jakie są. Bo nie masz szans w ogóle samolotem paczkę znaleźć, nie, że coś, ale... No kurde, ej... Przecież to trzeba wylądować i enter przytrzymać przed nami. No. Żeby otworzyć, no właśnie, więc no masakra z tym. Ja pierdzielę. Co? A dobra, rekord świata, 31 kojarzy, tak widzę. Tyle trzeba bić? What the fuck? No kurwa, hop. 31 ko- Ja przed chwilą pierwsze 3 koja wbiłem, teraz 31, no. 10 razy tyle. Wow. 3, 2, 1. Ale fajny pas startowy, podoba mi się. Passat, fajny. Tak, no, passat. Dobra, świetnie od razu. Dobre zadanie na początek, bo pionowo startowaliśmy w sumie. Łajany 500 metrów. No, dużo. Ale normalnie nie wiem, to trochę. Nie wiem, czy tak. Dobra, nie znam się może na lotnictwie. Może jak ktoś się zna bardziej na lotnictwie, co mogę powiedzieć. Albo się tym jara, to ten. To dlaczego te samoloty, nie wiem, czy standardskie samoloty, może jak te tak mogą, ale no, że taki pionowy lot w górę się da, na przykład takim GTA, to nie jest dobra, może jakąś super realistyczną grą o lataniu, to byś dostał ten. Przeciążenie by ci sama zaczął spadać, nie? Więc, czy tam przeciągnięcie to się nazywało bardziej. No więc się zastanawiam, jak to jest możliwe, że tutaj się udaje. I się zastanawiam, czemu mam takie pecha, nie? Bo ja robię to często z drugiej strony, czyli beczkę sterowaną 6 razy leciałem w dół. Kurde, no. Nie pomyślałem, że będzie nurkować się. No i to nie zrobię tego nurkowania, a i ty musisz punkty wbić, bo ja tyle straciłem czasu, nie? No. Ja nie mógł, no. Nie zrobię tego. Zresztą jeszcze 500 metrów, nie? No bo leciliśmy... To to miało sens nas od startu, bo 500 metrów leciliśmy w górę, 500 metrów w dół by poleciał. No ale ja pierdzielę, no nie myślałem, że jak no, to z... właśnie sobie przeczytałem. To powinno być od razu zadanie w dół, że leci się nurkowanie. A ja tego nie przeczytałem, to powieś kurde 300 jakiegoś się akurat. Dam radę te 500, dawam radę. Dobra, ale ile jestem w tyle. Tak naprawdę. Ale tam jest biały teren, co tam się odwala w przodu. No nie wiem właśnie, kurwa. To jest sam las. I weź tu kurwa znajdź miejsce, gdzie mam kurwa na podłodze latać. Ale jest lot koszący. To nie wiem, tam gdzie lecę jest ciul biało. Nie wiem, napierdalam drzewa, równo, kurwa. Polizam gówno, kurwa. To teraz ja będę komuś... Nie też mam ten lot koszący, tu jest jakiś terenik lekki do lotu. Ale dużo tego nie przeleciałem. Tu trzeba aż 500 metrów. No nie, ale co tam, gdzie jest tam pusty teren, nie? Stąd spierdzielą. A ten lot koszący wybacza trochę. W sensie...
plus jest tego lotu kosiącego, że nie trzeba lecieć jakby równolegle do ziemi, tylko możesz sobie lecieć blokiem i wszystko, nie? Do góry nogami. No. To jest spoko. O kurwa, rozbiłem się. No. 30 sekund mam. To jest żart. Ja też nie znam. Jak mam tu szaka zrobić w 30 sekund? Ciężkie są te wizy w chuj. Nie wiem. 15 sekund, stary, jak ja mam zrobić coś? Freestyle mam jeszcze 20 sekund, no to nie wiem, no, jak to daję te freestyle głupie, no to gdzie jest? Tysiaka mi zabraknie. Nie wiem, bez sensu. Trzeba nic powtórzyć. A teraz będę wiedział, żeby nie marnować czasu na ten. Mamy prawie tyle samo punktów, no. Niezła robota. No ale nie udało się, więc trzeba powtórzyć. To ja powtórzę, bo w domu byśmy zrobili jak wtedy. Dobra, to będzie chyba ostatnie te loty, co? No chyba. Tak chyba będzie trzeba zrobić. Co to było dźwięk? Ty było słychać? You're putting on quite a performance. Nie wiem, nie słyszałem. Sam się nie było słychać, ale nie wiem, co to było. Dobra. Teraz robię lacens w górę, to beczkę sterowano. Ciekawe, czy to te tuningi samochodu dają tylko prędkość jego i powiedzmy przyspieszenie. No ale czemu mi nurkowanie nie zalicza, kurwa? Czy też jest tak, że ten... Że... Kurwa, zjebam beczkę sterowaną. Czy to jest tak, że to jest zwrotność i skrętność polepsza? Ja pierdolę, nie? Dobra, freestyle. A, i lot kosiący mnie trzeba zrobić. To ja się lecę na to puste pola niby, nie? Ja już jestem przygotowany w przód na te. Dobra, robię. Stary, pierdolę te samoloty, one są chujowe, nie? I tak ciekawe, ile masz po maxa? Kurwa, cześć. Nie wiem, kurwa, no. Dobra, spokojnie. 200 lecę, kurwa! Ja lecę, nie wiem, nie wiem, czy mi zaliczyło kurwa za pierwszym razem nurkowania. Przecież ja tyle drogi leciałem bez nurkowania, no. No bo może, kurwa, żeś nie leciał idealnie pionowo w dół. Na przykład. Kurde. Myślałem tak, że to nie będzie tekstura fizyczna to drzewo. Ale jednak była. Się rozrywam. No ale dobra, mi zdecydowanie ten lot kosiąc to jest taki challenge, że to jest, no, nieźle. Dobra, ale mam ten lot kosiący. Teraz beczki sterowane 3. Też trochę przerąbane, że trzeba było 6 na starcie beczek koszących, to trochę dużo. Nie, mam dosłownie mało czasu, no kurde. No kurwa, takie małe drzewko i tak falewnie. Nie ma gdzie wylądować. I co, i teraz dupa, bo mam 20 sekund freestyle'u głupiego, który i tak mi nic nie da, nie? Bo przecież, co by miał mi dać? Ostrzenoża powinno być plus lot koszący. O, to jest chyba najlepszy pomysł na freestyle. Bo jednocześnie nabijam dwie rzeczy. Ale lecę sobie zajebiście. Dobra, pętla. Kuźwa, 19 sekund. O nie, rozwała się, wiem się. No i tej pętli nawet nie zaliczyło. To jest najlepszy, stary. 6 sekund, nie no, co się dzieje? No dobra, to już jest kurde chyba zbugowane, jak ja teraz zrobiłem perfekcyjną pętlę. Ej stary, to jest dupy, nie? Ja pierdolę, 2249 teraz mi się udało. Ale no real, stary, zrobiłem pierwszą pętlę, rozumiem, że mi się nie udało. Ale przy drugiej, stary, nic nie kliknąłem, po prostu trzymałem ten pierwszony kontrol i się i tak nie zleciło, cześć. Nie rozumiem, też mało kasy zadało. I loty samolotem w tej chwili są mega słabe. Użyłem się, szczerze, na tym. Dobra, po prostu normalnej razdy i tyle, no nie wiem, wywołano w ten wyścig. Myślę, że to było na tyle, część płachaje z następnego, ale ja ląduję na tym. To jest chyba pustynia mi się wydaje, no to tak wygląda trochę. Część płachaje z